Śmierć Piotra Balickiego wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Gwiazdy żegnają go w rozrywających serce wpisach. Piotr Balicki nie żyje. Konferansjer, prezenter i animator publiczności kilka miesięcy temu poinformował, że rozpoczyna walkę z podstępnym nowotworem czerniakiem, który już zdążył rozprzestrzenić się po jego ciele. Nie udało mu się wygrać. Piotr Balicki zmarł 19 sierpnia. Jego odejście wstrząsnęło rodzimym show-biznesem. Tak gwiazdy żegnają przyjaciela w sieci. Piotr Balicki w połowie lutego podzielił się z internautami dramatyczną diagnozą, jaką otrzymał od lekarzy. Okazało się, że zmaga się z nowotworem podstępnym czerniakiem, który zdążył się już rozprzestrzenić w różnych częściach jego ciała. Piotr Balicki poinformował wówczas, że szpital onkologiczny stał się domem. Wspomniał też o rokowaniach, które niestety nie były zbyt optymistyczne. Piotr Balicki przegrał walkę z nowotworem. Piotr Balicki pomimo walki z poważną chorobą starał się zarażać swoich fanów poczuciem humoru. Niedługo po usłyszeniu diagnozy trudno mu było z optymizmem patrzeć w przyszłość. Kilka tygodni później odzyskał jednak wiarę w to, że wyzdrowieje. W maju bieżącego roku Piotr Balicki udzielił swojego ostatniego wywiadu. W programie Miasto Kobiet opowiedział o swojej walce z chorobą. Prezenter wyznał wówczas, że pomimo tego, iż stan jego zdrowia się pogorszył, zaplanował powrót do pracy na planie nowej edycji Mam Talent. Przez pierwsze 2 miesiące od diagnozy wiedziałem, że każdy dzień jest tym ostatnim dniem, tak sobie myślałem. Nie myślałem o tym, co będzie jutro. Teraz, mimo że jest trochę gorzej, zacząłem planować. Niedługo rusza kolejna edycja, Mam Talent. Kocham robić ten program. Kocham, postanowiłem, że to będzie ten czas, kiedy ja chcę wrócić do pracy. Daję sobie jeszcze ten moment, żeby nabierać sił, zdrowieć. Mam pieniądze, żeby przeżyć do tego momentu i wtedy startuję. Mam już jakiś cel. Taki fajny cel, który sprawia mi przyjemność, powiedział Piotr. W tym samym wywiadzie wspomniał też o swoich obawach związanych z chorobą. Boję się, że nie przeżyję do wakacji, powiedział. 19 sierpnia media obiegła smutna informacja o śmierci Piotra. Piotr Balicki zmarł w wieku zaledwie 38 lat. Znany i lubiany przez publiczność konferansjer i prezenter telewizji TVN kilka miesięcy temu usłyszał od lekarzy złą diagnozę. Okazało się wówczas, że ma czerniaka, napisano na instagramowym profilu stacji TVN. Gwiazdy żegnają Piotra Balickiego w sieci. Piotr Balicki od wielu lat był związany z różnymi produkcjami telewizyjnymi. Najczęściej pracował jako animator publiczności, który na planie odpowiada za określone zachowania widowni. Współpracował m.in. z takimi programami jak Taniec z Gwiazdami, Mam Talent czy Twoja twarz brzmi znajomo. Piotr Balicki był także konferansjerem i reżyserem. Na swoim koncie.
mediach społecznościowych znajomi, przyjaciele i współpracownicy Piotra wyrazili swój smutek i żal. Im człowiek dłużej na świecie, tym więcej dowodów na to, jak los bywa niesprawiedliwy. Tyle lat razem na różnych planach. Szkoda, że nie można było zmienić tego najważniejszego, tak fatalnie dla ciebie napisanego, scenariusza. Do zobaczenia, napisał Krzysztof Iwisz. Miałam napisać dziś coś pogodnego, zabawnego. Nie uda się. Dziś dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Piotra, który przez tyle lat pracował z nami na planie Twoja twarz brzmi znajomo, zabrała ciężka i nieuleczalna choroba. Zawsze pełen pogody ducha, poczucia humoru, życzliwości i pozytywnej roześmianej energii, która udzielała się nam wszystkim. Tak ciężko w to uwierzyć. Piotrek miał tylko 38 lat. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. W naszych sercach Piotr zostanie zawsze kolorowy, serdeczny i roześmiany, napisała Katarzyna Skrzynecka. Piotruś, jeszcze wczoraj Marcin Prokop pozdrawiał cię ze sceny. Piotruś, nie. Jak to teraz będzie, że cię nie będzie? Kropka. Kto nas rozśmieszy w robocie? Powie, że gwiazda wchodzi i pęknie na mój widok ze śmiechu? Kropka. Uczyniłeś naszą robotę frajdą i nadawałeś jej lekkości, nawet kiedy godzinami czekaliśmy na próbach, wiedząc, że nie ma takich koncertów czy programów, które się nie skończą, ale są takie, które się nie zaczęły. Niech twoja gwiazda świeci na niebie. Będę cię tam szukać. Dziękuję za twój uśmiech, brzmi wpis Agaty Młynarskiej. Do zobaczenia, Piotrek. Tęsknię, napisał Tomasz Ciachorowski pod czarno-białym zdjęciem z przyjacielem. Piotr Balicki. Świat dziś dużo stracił, R.I.P., napisała Anna Mucha na Instastory. Piotrze, słońce nasze. Już za tobą tęsknimy. Nie traciłeś nadziei do końca. Nie znam osoby, która by cię nie kochała za twoją pogodę ducha i pasję, z jaką wykonywałeś swoją pracę. Kropka. Całym sercem z twoją rodziną. Klip, napisała Marzena Rogalska. Piotr Balicki nie żyje. Jestem bardzo poruszony i wstrząśnięty, napisał Mateusz Szymkowiak.